Hej, cześć, chciałbym się z Wami przywitać w operacji Flashpoint Cold War Crisis, a właściwie w jej reedycji pod tytułem Arma Cold War Assault. Właściwie to bawię się z tym materiałem drugi raz, bo wcześniej wszystko wzięło w łeb, no ale trudno, trudno, nic się nie stało. Chciałem Wam po prostu pokazać tę grę, a raczej jej reedycję. Wziąłem sobie taką jedną prostą misję teraz, ukraść samochód. Nie wiem ile razy będę ją powtarzał, ale prawdopodobnie parokrotnie, bo wrogowie są tutaj nieźle poukrywani. Nasz cel jest prosty. Mamy znaleźć UAZ z dokumentami. No i mamy się zgłosić do naszego dowódcy w Durdan razem z tym pojazdem. No i tak, mamy tutaj do wyboru kilka broni, nic szczególnego. Bierzemy sobie M16. Właściwie jeszcze była dostępna, o właśnie to. Ale ja sobie wezmę moje M16, bo cóż no, nic więcej. You're in position, Six. Now grab that truck and get out of there. Out. No dobra, jesteśmy Alpha 6. Jesteśmy właściwie Armstrongiem, bo właściwie on jest głównym bohaterem tej gry. Zimne. Jest głównym bohaterem całej operacji Flashpoint. To w niego wcielamy się właśnie w tych ważniejszych misjach i to on też jest głównym bohaterem pierwszych kilkudziesięciu zadań, które przyjdzie nam wykonać w kampanii głównej. Ale nie tylko on jest bohaterem, w którego się wcielamy, jest ich troszkę więcej. Warto wspomnieć, że ta misja właściwie jest bardzo losowa, dlatego też... Dobra, udało nam się. Fak, 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 fak. Jeszcze jeden jest. Tylko pytanie, gdzie? W samym mieście jest tutaj paru tych Rosjan. Warto jednak tutaj się wyzbyć granatów. Tu się skutkowanie schowa. Dobra, wsiadamy więc do naszego UAZ i jedziemy na meeting point, czyli do punktu spotkania. Warto tutaj przejechać naokoło, bo może nas trafić jakaś zbłąkana kula od jednego z Rosjan, którzy się tutaj kręcą, a kilku już się tutaj kręci. Ta misja nie należy do trudnych, ale pozycjonowanie się oraz uwaga na to, by nie dostać, jest bardzo ważna, bo jesteśmy sami, a wrogów jest kilkunastu. Właściwie jest to też taka misja treningowa, tutorialowa właściwie dla... Ogółem też była jedną z takich misji, które znalazły się w demie i posłużyły tak za prezentację po prostu. Jest to misja, którą można sobie rozegrać grając po prostu po raz pierwszy. Jest też druga taka misja, w której wcielamy się również w Armstronga, ale zostało... Właściwie miała to być misja kampanii ta druga, o której teraz mówię, ale jednak coś się wszystko potoczyło tak, że jednak nie znalazła się w kampanii i stała się taką misją tutorialową dotyczącą drużyny. No cóż, to była cała misja, długa to ona nie była, trwała może 3 minuty, ale cóż, to mniej więcej wystarczy na to, co chciałem Wam pokazać. Ja się z Wami żegnam i zaproszę Was do drugiej misji, którą sobie rozegramy już niedługo. Cześć!